Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie, Karol z tej strony. Przychodzę do Was z pierwszym filmem w nowym roku 2020 i mam nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy niż ten poprzedni, jeżeli chodzi o inwestycje w kryptowaluty. Mam nadzieję, że też macie takie podejście. Dzisiaj przychodzę do Was z wiadomościami, co ostatnio wydarzyło się w kryptoświecie, ale na początek pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna. I wszystko, co tu usłyszycie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. A przed dokonaniem decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Jak zawsze, na początek przypominam wszystkim osobom początkującym w świecie kryptowalut, że utworzyłem taki poradnik dla początkujących. Jest tam bardzo dużo zagadnień, które na początku waszej edukacji na pewno wam się przydadzą. Link do poradnika znajdziecie w miejscu na opis pod tym filmem. Zapraszam do pobrania. Oraz jeżeli podoba Ci się ten film, to zapraszam dajcie łapkę w górę, kliknij subskrybuj oraz naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście, żebym zbadał, zrobił research jakiegoś projektu. To zostawcie jego nazwę w komentarzach pod tym filmem. Jak również macie jakieś pytania co do wiadomości, czy chcecie dostać jakieś linki, to oczywiście też zostawcie komentarz pod tym filmem. Także możemy już zaczynać. Jak możemy zobaczyć, dzisiaj Bitcoin kosztuje 8047 dolarów i jest prawie na 3% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Mamy ładną zieleń. Na giełdzie ogólnie praktycznie wszystko jest na plusie. Na pewno przebija bitcoin Satoshi Vision, który jest 26% na plusie. Ja osobiście nie inwestuję w ten projekt. Mi się bardzo nie podoba podejście pseudo Satoshi do świata kryptowalut, ale każdy inwestuje w to, co chce. Bardzo ładne wybicie ma również EOS oraz Litecoin. EOS ponad 8% oraz Litecoin prawie 7%. Przygotowałem dla Was dzisiaj trochę wiadomości. Muszę. Się streszczać, bo jest ich dosyć sporo i nie chcę, żeby ten film trwał 40 minut czy godzinę, bo nikomu się nie będzie chciało tego oglądać. Pamiętajcie, że nie są to wszystkie najważniejsze wiadomości, ponieważ wybrałem takie, które moim zdaniem są ważne. Jeżeli macie równie ważne wiadomości, to zapraszam do zostawiania ich w komentarzach pod tym filmem. A więc przechodzimy do pierwszej, dosyć nieciekawej wiadomości, jaką jest kradzież kryptowalut. Mianowicie grupa hakerów z północnej Korei modyfikuje złośliwe oprogramowanie kradnące kryptowaluty. I jak możemy przeczytać na Cointelegraph, grupa hakerów Lazarus, rzekomo sponsorowana przez rząd Korei Północnej, wdrożyła nowe wirusy w celu kradzieży kryptowalut. Główna firma cyberbezpieczeństwa Kaspersky poinformowała 8 stycznia, że Lazarus podwoił swoje wysiłki w celu zainfekowania komputerów użytkowników Mac oraz Windows. Kasperski powiedział, że infekcja rozpoczęła się od złośliwego oprogramowania .NET, które było ukryte pod aktualizacją portfela WFC i rozpowszechniane za pośrednictwem fałszywej strony internetowej. Atakujący mogli wykorzystać Telegram do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Stwierdzono, że w wersje Union Crypto Trader dla Windows są uruchomiane z folderu pobierania Telegram, co prowadzi badaczy do przekonania, że... Z dużą pewnością, że złodziej dostarczył zmanipulowany instalator za pomocą komunikatora Telegram. Dlatego apeluję do Was, nigdy nie otwierajcie linków, które ktoś Wam prześle na, na Telegramie oraz na Discordzie również. I podstawą jest wyłączenie automatycznego pobierania w tej aplikacji. Jest to dosyć prosta czynność, wchodzicie w ustawienia i wyłączacie automatyczne pobieranie ponieważ gdy wchodzicie wtedy na jakiś czat, to żeby pobrać nawet grafikę, musicie w nią kliknąć. A jeżeli macie to niewyłączone, to pobiera się automatycznie na Wasz komputer czy też telefon. A jeżeli już mowa o Telegramie, to mamy drugą dosyć nieciekawą informację, mianowicie SEC stara się zmusić Telegrama do ujawnienia, na co wydano 1,7 miliarda dolarów środków uzyskanych z ICO. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd tak zwany SEC złożyła nakaz sądowy w celu zmuszenia Telegram do wyjaśnienia, w jaki sposób zostały wydane środki wygenerowane w ramach pierwszej oferty ICO. Według SEC, dostawca zaszyfrowanej aplikacji do obsługi wiadomości odmówił dotychczas podania jakichkolwiek informacji finansowych, w tym sposobu wydatkowania pieniędzy w ciągu ostatnich dwóch lat. Amerykański organ nadzoru finansowego twierdzi, że ICO uruchomione w styczniu 2018 roku w celu prowadzenia projektu Telegram Open Network była niezarejestrowaną ofertą tokenów. Organy regulacyjne twierdzą, że Telegram nie tylko nie zarejestrował ICO, ale również nie zapewnił inwestorom przejrzystych informacji dotyczących operacji biznesowych, kondycji finansowej, czynników ryzyka i zarządzania wymaganych przez przepisy dotyczące papierów wartościowych. Telegram oczywiście zaprzecza, że tokeny są papierami wartościowymi. Tu mamy taką typową przepychankę. Ale z drugiej strony ciekawi mnie, dlaczego zespół Telegrama tak bardzo nie chce pokazywać na co zostały wydane aż tak duże pieniądze. I oskarżeń, ciąg dalszy. Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych oskarża badacza Ethereum Virgila Griffitha o podróż do Korei Północnej. Około miesiąc temu informowałem Was, że Griffith został prawdopodobnie zatrzymany na granicy, a teraz ma już oficjalnie przedstawione zarzuty. Jak możemy przeczytać, Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla południowej dzielnicy Nowego Jorku wniósł 7 stycznia akt oskarżenia przeciwko badaczowi Fundacji Ethereum Virgilowi Griffithowi. Według sądu federalna Wielka Ława Przysięgłych oskarżyła Griffitha o spisek mający na celu. Pogwałcenie ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych. Griffith został aresztowany pod koniec listopada 2019 roku za rzekomą prezentację na temat korzystania z kryptowalut i technologii blockchain w celu obejścia sankcji. Uważa się, że uczynił to z innymi ludźmi, z których co najmniej jeden, jak twierdzi sąd, ma zostać przywieziony i aresztowany w południowej dzielnicy Nowego Jorku. Dla Griffitha sytuacja wygląda nieciekawie. I jak widać, inni też zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Przejdę teraz trochę do informacji na temat ojca wszystkich kryptowalut, jakim jest oczywiście Bitcoin. W tweicie z 7 stycznia były analityk Goldman Sachs, Murat Mahudow, opierając się o technikę Richarda Wyckoffa, sugeruje, że Bitcoin jest w trakcie poważnego ożywienia. Tłumaczy on, że Bitcoin do dolara złamał opór 7600 dolarów, osiągając nawet 7980 dolarów i zyskując 5% w ciągu dnia. Wycoff jest ojcem zupełnie nowej metody analizy wyników cenowych nazwanej metodą Wycoffa. Według Mahmudowa, który pokazał ten wykres, Bitcoin osiągnął już dno. Gwałtowny wzrost do blisko 8000 był przykładem punktu SOS dla Bitcoin do dolara według Wycoff. SOS oznacza znak siły, jak możemy zobaczyć na wykresie, jest to tutaj w tym miejscu. I zwykle następuje po tak, zwanym, po tak zwanej wiośnie, w której cena jest niska. Po SOS... Nieznaczne wycofanie zwane backupem powinno poprzedzać dalsze wzrosty zgodnie z tym modelem, czyli po tych dużych wzrostach, a już 8 stycznia mieliśmy wycofanie i dzisiaj mamy z powrotem powrót na górę. Także wszystko idzie zgodnie z zapowiedzią Mahmudowa i teraz biorąc pod uwagę nadchodzące wydarzenie jakim jest halving cena bitcoina powinna ruszyć dosyć mocno ku górze, ale czy tak będzie zobaczymy. Tego oczywiście nikt nie wie, i to są tylko i wyłącznie prognozy. Zostajemy teraz przy Bitcoinie i powiemy trochę o wpływie kryzysów oraz wojny na cenę Bitcoina. Na tej stronie jest opisany cały kryzys, całe rozpoczęcie wojny stanów z Iranem. Nie będę tego opisywał, ponieważ każdy wie, co się dzieje, mam nadzieję. Ale tu jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ od dłuższego czasu ludzie spekulują, czy warto uciekać w bitcoina podczas lokalnych kryzysów i czy uciekać do niego podczas globalnego kryzysu. Jak historia pokazuje, wszędzie tam, gdzie są oznaki kryzysu, bitcoin rośnie bardzo szybko w siłę, a jego cena odpala w górę. Czy tak też było w tym przypadku? Nie będę tu opisywał przebiegu sił zbrojnych i ataków, ale odniosę się, jak ma to się do ceny bitcoina. Na stronie Trust Notes możemy przeczytać. Bitcoin wrócił na górę, gdy bliski wschód przygotowuje się do potencjalnej wojny, która ma być szybka lub może się przedłużać. W obu przypadkach pod względem finansowym będzie to bardzo kosztowne i prawdopodobnie zostanie to zapłacone przez regresywne opodatkowanie drukowania pieniędzy. Donald Trump napisał na swoim Twitterze Stany Zjednoczone właśnie wydały 2 biliony dolarów na sprzęt wojskowy. Tu trzeba zaznaczyć, te 2 biliony, czyli około 10% PKB, oznacza to, że dolar i funt, a także inne regionalne pieniądze mogą ulec dewaluacji nawet o 10%. I tu na pomoc społeczeństwu przychodzi oczywiście bitcoin. Szczególnie bogaci, ale także klasa średnia, być może myślą, że w razie potrzeby będą musieli przygotować się do szybkiego przemieszczania się po świecie i mogą kupować bitcoiny. Ponieważ klucze prywatne Bitcoina możemy schować do portfelaczy kieszeni, i to czyni go łatwym sposobem do transportu swoich środków, swojego kapitału. Dowodem na to jest cena Bitcoina w Iranie. Otóż Bitcoin w Iranie aktualnie kosztuje 24 tysiące dolarów. I jak możemy przeczytać na Comparik. W pozostałej części świata, poza Iranem, za jednego bitcoina fak faktycznie płaciło się około 7350 dolarów, a w samym Iranie popyt na kryptowalutę skoczył na tyle wysoko, że, że i cena została podpompowana o kilkaset procent. Ryan Selkis z Messarii wyjaśnia, że ta swoista premia może wynikać z tego, że Iranczycy jeszcze mocniej pozbywają się swojej słabnącej waluty narodowej, szczególnie teraz w obliczu potencjalnej wojny z USA. Iran ogranicza dostęp do internetu i handel bitcoinami. Z drugiej strony, zarejestrowane lokal bitcoins obroty osiągnęły ostatnio dość niski poziom. Powód: Teheran ograniczył handel niezależnymi kryptowalutami. Ponadto utrudnia swoim obywatelom dostęp do internetu na terenie całego kraju. Ma to miejsce od listopada w związku z ogólnokrajowymi protestami w odpowiedzi na rosnące ceny paliw. W zeszłym miesiącu media informowały też o tym, że Iran myśli o emisji muzułmańskiej kryptowaluty, która miałaby stać się narzędziem do walki z sankcjami ze strony USA. Nic dodać, nic ująć. Kolejny kraj, który zabrania kupowania kryptowalut, a myśli o wprowadzeniu własnej. Jak możemy zobaczyć na przykładzie Wenezueli, niekoniecznie może to się udać rządzącym. Z drugiej strony jednak, jak możemy przeczytać na Coindesk, 10 milionów bitcoinów nie ruszyło się dłużej niż rok, najwięcej od 2017 roku. Według Digital Assets Data, firmy z branży fintech, która tworzy kryptograficzne kanały danych, około 10,7 miliona bitcoinów nie zmieniło właściciela przez ponad 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę bitcoinów w obiegu wynoszącą 18,14 miliona, oznacza to również, że prawie 60% monet pozostało w stanie uśpienia, a tylko 40% uczestniczyło w akcji cenowej z 2019 roku. Odsetek bitcoinów leżących w stanie uśpienia przez ponad rok jest najwyższy od początku 2017 roku i tu możemy wyciągnąć pewne wnioski. Albo grube ryby wiedzą o dużych wzrostach i na nie czekają, żeby pozbyć się swoich bitcoinów, lub z drugiej strony, duża część hodlerów zakupiła swoje bitcoiny po wyższej cenie niż aktualna. I nie chce sprzedać ze stratą. Tak czy inaczej musimy mieć na uwadze, że jak te bitcoiny ruszą na giełdy, to na bardzo długi czas możemy się pożegnać z ceną bitcoina liczącą w tysiącach dolarów. Miejcie to na uwadze, zwłaszcza kiedy zacznie się już hossa i cena bitcoina zacznie dobijać do tych 20 tysięcy, czyli all time high z roku 2017. Co do wzrostu w ceny bitcoina mam tu taki ciekawy artykuł. I nie chcę tu przytaczać mistrza pajacowania Makkafiego, bardziej chodzi mi tu o analizę Benjamina Coena. Jak możemy przeczytać na komparik, analityk dokonał ekstrapolacji danych z modelu regresji logarytmicznej, cokolwiek to znaczy, aby spróbować w sposób realistyczny przewidzieć, kiedy cena bitcoina osiągnie siedmiocyfrową wartość. W tym miejscu zaznaczyć jednak należy, że przez wzgląd, iż bitcoin istnieje dopiero 11 lat, Wszelkie szacunki narażone są na dosyć spory margines błędu. Według tej teorii kolejny szczyt powinien wyrysować się na wykresie bitcoina dopiero w roku 2023, a jego cena docelowa mogłaby wówczas oscylować w rejonie 100 tysięcy dolarów. Następnie nakreślił kolejny potencjalny cykl rynkowy, który miałby trwać 7 lat. Wówczas do 2030 roku cena bitcoina miałaby wzrosnąć do 500 tysięcy dolarów, zakładając, że bitcoin pozostanie na tym samym kursie. Może realistycznie osiągnąć kolejny szczyt, który do 2038 lub 2040 roku wyniesie milion dolarów. Jest to, do, jest to dosyć ciekawa analiza na podstawie wykresu logarytmicznego. Jeżeli jesteście zainteresowani głębszą analizą, zostawię Wam link do tego artykułu w miejscu na opis pod tym filmem. Co do linków, to chciałem Wam również zostawić link do przepisów regulujących obrót kryptowalutami. Są to regulacje, które weszły. W życie 1 stycznia tego roku. Także, jeżeli rozliczasz się w Polsce, to polecam zapoznać się z tym artykułem. W Polsce nowe przepisy, a w USA w stanie Illinois legalizacja umowy blockchain. Z nowym rokiem Illinois stało się najnowszym stanem, w którym uznano smart contract i inne rekordy oparte na blockchain za instrumenty prawne. I jak możemy tu przeczytać? Ustawa o technologii blockchain weszła w życie 1 stycznia. Otwierając mnóstwo potencjalnych nowych scenariuszy prawnych dla kontraktów opartych na blockchain. Umowy te są teraz dopuszczalne jako dowód w sądzie, uznane za realną alternatywę dla dokumentacji w formie papierowej i ustawowo zwolnione z lokalnego opodatkowania. Ciekawe, czy polskie przepisy są równie przychylne kryptografii. Teraz Wenezuela. Burger King, Petro i rosnący wolumen bitcoinów. Wenezuela może być wiodącym krajem pod względem przyjęcia kryptografii. Popularna bramka kryptowalut CryptoBuyer ogłosiła niedawno nowe partnerstwo z Burger King Venezuela. Od razu klienci mogą korzystać z najpopularniejszych kryptowalut, takich jak Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Binance Coin, Dash oraz Tether, aby dokonywać zakupów w jednym miejscu w stolicy Caracas. Dash idzie jeszcze dalej, ogłaszając, że w całym kraju będzie 40 lokalizacji Burger King które zapewnią te same opcje płatności. Burger King trenował swoje zespoły i sklepy w ciągu ostatnich tygodni i powoli doprowadzi do płatności DASH do wszystkich sklepów w Wenezueli, planując również akceptować inne kryptowaluty z portfolio CryptoBuyer. Petro w Wenezueli ma prawdziwą użyteczność. Początkowo Petro miała działać jako własna kryptowaluta, ciężko się to jednak przyjmowało, ale ostatnio prezydent Madura zapewnił opinię publiczną, że niektóre z najcenniejszych aktywów kraju, takie jak ropa, żelazo, aluminium i złoto, będą sprzedawane za Petros. I jak możemy tu przeczytać, zamierzamy sprzedawać wenezuelską ropę naftową w Petros. Już teraz sprzedajemy żelazo i stal w Wenezueli w Petros, podpisaliśmy również umowę sprzedaży ropy stali żelaza, aluminium, a także zamierzamy sprzedać część produktów złota w Petros, poinformował prezydent Maduro. Jak widać narzucanie. Używania państwowej kryptowaluty idzie dużymi krokami do przodu, ale chyba nie o to chodziło o grubie, czy tam osobie Satoshi Nakamoto. Teraz, ostatnia z ogólnych informacji z rynku, również nie do końca pozytywna. Europejskie firmy kryptograficzne przygotowują się na wyższe koszty, ponieważ AMLD 5 wchodzi w życie. 10 stycznia upłynął termin, w którym 28 państw członkowskich Unii Europejskiej miało przyjąć piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub AMLD-5. Nowe przepisy wymagają, aby giełdy kryptograficzne i dostawcy usług powierniczych zarejestrowali się w lokalnym organie regulującym oraz wykazali zgodność z gruntownymi procedurami KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Oprócz ulepszonych KYC i obowiązków sprawozdawczych, nowe przepisy dają większą moc i zasięg jednostkom wywiadu finansowego i organom ścigania. Po prostu super. Cyfrowy środek płatności, który miał być anonimowy oraz niekontrolowany przez żadne banki, będzie w pełni regulowany i śledzony przez rządy. Ach, ta Unia Europejska. Teraz szybko przejdziemy przez giełdy. Co się wydarzyło ostatnio w giełdach? CEO Coinbase powiedział: 2020 rok sprawi, że monety prywatności zostaną przyjęte do głównego nurtu. W ostatnim poście na blogu Armstrong stwierdził, że następna dekada będzie dotyczyć blockchaina, który byłby nie tylko skalowalny, ale miałby także zaimplementowane funkcje prywatności. Jednocześnie taki blockchain dotrze do około 1 miliarda użytkowników do końca dekady. CEO Coinbase Armstrong. Powiedział: Wierzę, że w końcu zobaczymy monetę prywatności lub blockchain z wbudowanymi funkcjami prywatności, które zostaną przyjęte w głównym nurcie w 2020 roku. W większości przypadków nie ma sensu nadawanie każdej płatności dokonanej na przejrzystej księdze. Bardzo dobra wiadomość od CEO Coinbase: a. Miejmy nadzieję, że Monero z powrotem wróci na rynki. Polonex zaprzecza wyciekowi danych po zresetowaniu haseł dla niektórych użytkowników. W poniedziałek Polonex skontaktował się z niektórymi użytkownikami po opublikowaniu tweeta zawierającego listę adresów e-mail i haseł, twierdząc, że informacje te może wykorzystać do zalogowania się na konta Polonex. W odpowiedzi giełda wysłała e-mailem do wszystkich potencjalnie dotkniętych użytkowników i poinformowała ich o wymuszonym zresetowaniu hasła na swoich kontach. I jak możemy tu przeczytać? Wcześniej w tym tygodniu wysłaliśmy e-mail do małej grupy naszych klientów, około 1% całej naszej bazy, wymagając od nich zresetowania hasła Poloniex w odpowiedzi na tweeta, który twierdził, że zawiera listę wyciekłych adresów e-mail i haseł, powiedziała giełda w swoim oświadczeniu. Aby potwierdzić, nie było wycieku informacji ani danych pochodzących z Polonex, a nasze działania stanowiły szybką odpowiedź na zagrożenie zewnętrzne. Kraken listuje USDC, dzień po tym jak Binance delistuje go dla niektórych par. Kraken listuje USDC, którą określił jako najszybciej rosnącą stablecoin na świecie. Dzień po tym jak rywal Binance usunął pewne pary handlowe dla tego samego stablecoina, twierdząc, że ma niską płynność. Giełda dodała, że stablecoin cieszył się niezrównanym wsparciem ponad 100 firm i 60 giełd w branży kryptograficznej. W grudniu USDC stał się drugą monetą stablecoin, której kapitalizacja rynkowa przekroczyła 500 milionów dolarów, zgodnie z oficjalnym postem na blogu. Od tego czasu kapitaliz kapitalizacja rynkowa spadła poniżej 500 milionów, co jest funkcją dynamiki rynku. Metamask. Metamask powrócił do sklepu Google Play, a teraz szybko o projektach kryptowalutowych: 3 miliony Ethereum teraz zablokowane w DeFi po raz pierwszy w historii. Blisko 3% całej podaży Ethereum jest teraz zablokowane w zdecentralizowanych aplikacjach finansowych DeFi. Ten próg z 3, 3 milionów właśnie został przekroczony, a zdecentralizowany, tokenizowany dolar DAI znacznie dominuje. Tron, tron wyprzedza EOS dla aktywnych daps czyli zdecentralizowanych aplikacji. Ethereum wciąż jest liderem w tej kategorii. Niedawny raport Dapps review Przygląda się bliżej stanowi DAPSów w poprzednim roku i ewolucji rynku. W 2019 roku powstało 1955 nowych DAPSów, co daje ich całkowitą liczbę ponad 4000. Co ciekawe, Tron, zdecentralizowana platforma udostępniania treści, założona przez Justina Sana, zdołała stać się drugim co do wielkości blockchainem dla rozwoju DAPS. Ja mam Trona w swoim portfolio, nie wiem jak wy, pochwalcie się, czy macie Trona. Wierzę w to, że pewnego czasu jego cena wystrzeli do góry i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Zostaniemy chwilę przy tronie. Po tym jak zespół projektu Tron ogłosił, że w nowym roku odblokuje 33 miliardów tokenów TRX, już 1 stycznia Sun napisał, że nie będą one sprzedawane, a uruchomią usługę odkupu TRX z rynku, ponieważ jest on niedowartościowany. Jest to bardzo dobra wiadomość dla posiadaczy TRON, ponieważ odkup może przyczynić się do wzrostu ceny TX, a wypuszczenie na rynek 33 miliardów mogłoby się przyczynić do spadku jego ceny. Przejdźmy teraz do IOTY. Tokeny IOTA do wykorzystania w systemie planowania zadań IBM. Patent ujawniony. Jeżeli chodzi o adopcję przez gigantów technologicznych, sektor blockchain ma własnego mistrza – IOTA. W 2019 roku z rozwiązań korzystał Siemens, Intel, Blackberry, a teraz IBM. Zgłoszenie patentowe, które odnosi się do systemu planowania zadań dla urządzeń internetu przedmiotów IoT, zostało przekazane do ostatecznego zatwierdzenia. Zgodnie z patentami Google, ta aplikacja została pierwotnie założona przez IBM w 2018 roku. Szczególnie interesuje nas fakt, że kryptowaluta IOTA jest włączona do tej koncepcji. Autorzy twierdzą, że użytkownicy systemów IoT mogą przydzielić tokeny swoim urządzeniom w celu zaaranżowania niektórych zadań. Bardzo, bardzo dobra wiadomość ze strony IoT. Ten projekt cały czas się rozwija, tak jak ktoś kiedyś powiedział. Jest to bardzo długoterminowy projekt, ale jak już wystrzeli, to może naprawdę dać dobrze zarobić. Ja oczywiście mam IoT w swoim portfolio. Na koniec abstrakcyjne informacje na temat przeglądarki Brave. Jedna dobra, druga niedobra, a wnioski wyciągnijcie sobie sami. Bardzo dobra wiadomość, ponieważ Apple rekomenduje Brave w swoim sklepie jako New Apps We Love. Oczywiście jest to, tak jak powiedziałem, bardzo dobra informacja, chyba że ten gigant technologiczny ma z tego jakieś korzyści. A jakie korzyści? A otóż znalazłem taki artykuł na CryptoIQ, że Brave wymaga od użytkowników przekazania pełnych informacji identyfikacyjnych przed otrzymaniem nagród za podstawowe tokeny BAT Basic Attention Token. Co stanowi całkowity afront wobec odbiorców skupionych na anonimowości. Także teraz Wam zostawiam decyzję, z jakiej przeglądarki macie korzystać, aby być anonimowym. Ja dalej będę korzystał z Brave, ale kompletnie nie interesuje mnie zarabianie Basic Attention Token. Korzystam z niej, ponieważ jest szybka, oszczędza mój sprzęt, nie to co inne znane nam przeglądarki internetowe, oraz blokuje mi wszystkie reklamy. I na tym się skupiam. Na pewno nie będę próbował wyciągnąć jakichś zarobionych bat, nawet nigdy nie włączyłem tego zarabiania. Na dzisiaj to będzie wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. I do usłyszenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.